Pierwszy dzień wiosny. Płytka woda z zaczepami. Ale Jędrzej obiecał, że dzisiaj będą brały. Jakieś zamęty sprzed 4 lat chyba. Na słodko. Patrz, jak idzie fala od ryby. No. Może coś dziubnie. Bo ptaków nie widzę. Nie. Kije od pół godziny w wodzie i na razie nie wygląda to za wesoło. Cisza. Mamy kolegę obok na stanowisku. Kolega Michała. Pozdrawiamy go. Pozdrawiamy Michała. I też na klasyka tylko uklejka wpadła. A u niego na metodę zero i u nas to samo. Zobaczymy, może ruszy. Tak. Ale od początku tam rzucałem, wiesz? Zdawało, że tam nie widzę. A powinien być przyjemny. No, nie mówię, że duży, ale powinien być przyjemny. Bo mi się przechodzi przez ten. Przez grzbiet. Spokojnie chodzi i mi się przez grzbiet przewala. Co mamy, panie Mariuszu? Karpika jakiegoś. No, nie brzydki wcale, faktycznie. No, taka 60 będzie. No. To i nowiska chyba. Aha. Tu ścioszek. Bardzo ładny. One są tu piękne. A jeszcze nie gotowy. Zobaczył, podbiera. Patrz, jaki gość. Do podbieraka ci chce wejść? Pięknie bardzo. No, ładny. Ale grubasek. Trzeba chyba większe przynęty założyć. Pokaż, Mario, coś to wyhaczył. Czekaj, osiągnie. Coś to wyhaczył, ale jest śliczny, kolorowy. No, ma piękny, nie? Co do rybka. No, pod tym, pod słoneczko elegancko to wygląda. Piękny, nie? Woda. Ja nagrywam na tym, na swojej kamerze. Tu żegnaj, misiu. Na razie ciężko. Po kilkunastu dniach z temperaturą na plusie. Temperaturą dodatnią w nocy przyszło ochłodzenie. Mieliśmy poniedziałek, wtorek 3 stopnie w dzień, koło zera w nocy. I ostatnie dwie noce przymrozki. I chyba to wpłynęło na brania tych ryb, bo to jest płytki zbiornik. Chyba ta woda się zaczęła, zamiast nagrzewać, to zaczęła spadać ta temperatura, rybka to odczuła. Na razie jedno branie. Ale ładna rybka wylądowała. Liczymy na więcej. Rybka wzięła na
sfermentowaną kukurydzę. Ofterca. Powąchajcie. Tam jak jest nisko odra, tam jest pół metra wody. Ale to wiesz, o co chodzi, to tak nie przeszkadza za bardzo. Wiesz, o co chodzi, żeby położyć koszty. Nie tak jak tam miłość, tam się ten nisko cały łodzi, wiedra. No, nie tak jak on. On całkiem wchodzi, on dużo niżej wchodzi pod ten potok. Tak też jest dobre miejsce. Ale on jest z tego potoku do 20 metrów. A mnie w oczy, bo nic nie widzę, kurwa. Dobra. A normalne branie było? Nie, poluzowo. No bo pod brzegiem to gdzie miał iść? No faktycznie. Chyba, że w tej gałęzi tam wejdzie. Tam szczęście się przyniosło. Ja tak myślę, że ten pocik, że go się wpakuje, to wiecie cię. Ja to samo powiedziałem. Zażartowałem, że ty się pakujesz, mówię do Andrzeja, będą brały. Ja specjalnie... Ja miałem jedną na metoda. Pierwszy na klasyka, gdzie miał, ale potem jak pikery rozłożył, taki krótki 2,7, 2,4 na metoda bym miał. Też jakoś spokojnie idzie. A drugi na mały koszyk, ale... Nie, taki brak. Może ładny lehol? Nie, karta pewno, wiesz? Pinka na pinka. Ale tak spokojnie idzie, więc to nie będzie 40 może. Chyba, że jest taki ospały, wiesz? Po robocie tu przyjechał. Coś, kurwa, jechał na drogę. Nie iść do Andrzeja. Co? Nie iść do Andrzeja. No. Bo nie da filmuje. Ja chodzę na tego parę zdjęcia, ale kurwa... No widzę, że tu masz już sztydę też fajnie zrobiono. Się obudził. Paczek się obudził. Ja tak próbował, te 4 wypadek to było, ale ludzie na życie kartę złapiają. Trzeba te Antoszowice tam jechać. Chociaż tych ryb tam trochę poszło z tych Antoszowic, ale mimo wszystko. Taki 7 dekar teraz się mówić. Tam fajnie, jest dużo takich małych, ale fajne tam jakieś. No jest dobra podwórka. Gistek mały. No gistek tak. Ja myślałem, że będzie większy. Przynajmniej jak tamte. Jedną fotkowałem jeszcze, co? Proszę? Jest 45. Ten poprzedni był większy, ładniejszy, dużo, wiesz? Dalej męczymy jeszcze. Dwie ryby dosłownie. Dwa brania, dwie ryby. Ale co zrobić? Ryby słyszymy po drugiej stronie często. Na płciznach. Tam, gdzie się woda zdążyła nagrzać przy dzisiejszym słońcu. Chyba po tych dwóch mroźnych nocach ryba spragniona ciepła. Została nam godzina, może jeszcze coś wpadnie. To chyba spadła. Albo jakiś leszczyk. Dreszczyk. Jest i dreszczyk.
Dreszczyk już ma wysypkę tarłową. Taki o. No, ale to te zimne dni i ten przymrozek w nocy spowodował, że... 4 dni, nie? Były takie zimne. 4 dni zimne i 4 noce zimne. A 2 ostatnie były już takim mocnym przymrozkiem. No i woda się ochłodziła, 1,5-metrowa tutaj głębokość i ryba to odczuła. Teraz pod koniec dnia, jak słoneczko już się straciło za chmurami, ale jak ogrzewało, to ryba zaczęła się pojawiać w drugiej części zbiornika na płytkiej wodzie nagrzanej, wyskakiwały karpie. Tak, na ogonie stawały i to niejednokrotnie. Interesuje mnie tamta druga część zbiornika. Tam trzeba będzie kiedyś zajrzeć. Przejście z federem. Chociaż tam są te brzegi mocno niedostępne, ale należy spróbować, przynajmniej żeby zaspokoić ciekawość. Dokładnie. To nic, kończymy. Do domku, na gołąbki. Nie wiem, czy ja też mogę jechać na te gołąbki, ale...